Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na webinarze w programie Historia Nauki. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Byłbym wdzięczny o sygnał na czacie. Halo, czy Państwo mnie widzą? O, już dziękuję, Pan Bogdan mnie uratował, znaczy, że słychać. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie, nazywam się Jan Bliźniak, jestem koordynatorem ogólnopolskiego projektu Historionauci, który prowadzimy my jako Centrum Edukacji Obywatelskiej razem z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Program jest finansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach wieloletniego programu Niepodległa na lata 2017-2022. Historia Nauki jest to projekt skierowany przede wszystkim dla nauczycieli, nauczycielek historii i języka polskiego. Tam współpracujemy z muzeami nad artykułami dotyczącymi konkretnych obiektów. Dzisiaj będziemy się jednak zajmować trochę inną tematyką. Chciałbym jeszcze na początek zaprosić Państwa na kolejne spotkania w ramach Historionautów za tydzień i za dwa tygodnie. 29 kwietnia odwiedzimy Muzeum Woli, zobaczymy jego wystawy i zastanowimy się nad tym, jaka jest rola muzeum w środowisku lokalnym dla lokalnej społeczności, jak może z tymi społecznościami współpracować, w tym ze szkołami, a 6 maja trochę będziemy kontynuować ten wątek zmieniającej się roli muzeum i jego zaangażowania. Dzień dobry. Zaangażowania w lokalnych społecznościach. Doktor Sebastian Adamkiewicz trochę ten temat dla nas pogłębi. Informacje o webinarach wraz z linkami, gdzie można się zarejestrować, znajdą Państwo na stronie www.historionauki.org.pl. A dziś już przechodzimy do rzeczy, do spotkania dotyczącego muzeum w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Jest z nami Sylwia Klementyna Perczak, nauczycielka matematyki przez wiele lat, dzisiaj pracowniczka Muzeum Warszawy. Oddaję głos, dziękuję. Dzień dobry, dziękuję Janku. Proszę Państwa, tak, generalnie ja zajmuję się teraz edukacją muzealną, wcześniej uczyłam matematyki, hobbystycznie zgłębiam filozoficzno-fizyczne problemy, ta tematyka nie jest mi obca, jak również nie jest mi obca podstawa programowa z przedmiotów ścisłych. W mojej szkole koordynowałam między innymi na przykład takie projekty jak ogarnij inżynierię, to jest taki projekt, który ma połączyć właśnie takie zdolności, powiedzmy, twórcze, sztukę, łącznie z informatyką, matematyką i innymi przedmiotami ścisłymi. Tutaj zostałam poproszona o takie właśnie spojrzenie troszeczkę na muzeum, takimi oczami matematyka i bardziej przyrodnika, tudzież pod kątem właśnie nauk ścisłych. Więc przejdę do takiego zagadnienia, że na początku mamy klasy 1-3, które mają nauczanie zintegrowane, czego już później nie ma w nauczaniu dalszym, niemniej jednak jesteśmy zaproszeni do takiej formy realizacji na przykład projektami. Szczerze mówiąc, ciężko wprowadzić w życie metodę projektu na ten moment w polskich szkołach, niemniej jednak w niektórych szkołach są na przykład ostatnie tygodnie poświęcone tylko i wyłącznie metodzie projektu, dzięki czemu na przykład uczniowie chętniej przychodzą na zajęcia, bo wiemy już, że po wystawieniu ocen niektórych po prostu nie ma. 1-3 pokazuje, jak łączyć właśnie te tematy przyrodniczo-matematyczne, bardzo często z rysowaniem, z inną twórczością, a my
zaczynamy od takiego zgłębiania tego tematu w czwartej klasie na temat zegarów czasu, bądź też wszystkich takich tematów związanych z przemienialnością, z wiekiem, z osiami czasu, bądź też z zmianami jednostek, to tutaj już tylko z tego, co się orientuję, to tylko w matematyce. I w czwartej klasie właśnie pojawiają się zegary w sposób taki, że tych zegarów najczęściej dzieci w dzisiejszych czasach już nie rozumieją, ponieważ mamy zegary cyfrowe i zegary cyfrowe mają już to do siebie, że niektóre smartwatche nawet nie mają sekund, przez co też jest wielki problem z tą zamianą jednostek, bo dzieci sobie nie uświadamiają, że skąd jest to 60, w końcu żyjemy w świecie 10-cyfrowym. Niemniej jednak to zaproszenie do takiego dalej myślenia czasem jako tradycyjnym zegarem ciągle jest. I w związku z tym zapraszam Państwa na przykład do Muzeum Warszawy. W Muzeum Warszawy znajdziemy stricto gabinet zegarów, w którym te zegary już mają jakiś ustawiony czas, dzięki czemu można stworzyć lekcję chociażby o tym, jak ten czas znaleźć, jak go odczytać, jak prawidłowo zapisać, jak zapisać różnice między danymi na przykład danymi z owych zegarów, co też już jest dużym problemem dla ówczesnej młodzieży nawet, bo tu już się spotkałam z pewną klasą licealną, która miała duży problem, żeby obliczyć, ile czasu mija od 8.49 do 13.18. I ku mojemu zaskoczeniu większość odpowiedzi jednak była zła. Więc bardzo często jest też tak, że czasami dobrze jest złamać konwenanse danej przestrzeni szkoły, danej przestrzeni ławki, tablicy, właśnie na rzecz tego, żeby oni się zmierzyli z tymi zegarami, z tymi tematami w taki różnorodny sposób. Z badań naukowych wynika, że właśnie jednak jak stosujemy takie niekonwencjonalne metody przedstawiania materiału, lepiej on zostaje zapamiętany. Ja tutaj dodam jeszcze, że oprócz tego, że gabinet zegarów jest w Muzeum Warszawy, znalazłam jeszcze gabinety zegarów między innymi w Muzeum Ziemi Kłodzkiej, w Muzeum Krakowa, a także wystawę czasową w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. W Muzeum Ziemi Kłodzkiej można w ogóle poznać historię od A do Z zegara, czyli jak ten zegar też powstaje, z czego się składa. A więc jeśli Państwo by byli tym zainteresowani, to serdecznie zapraszam. Tutaj przygotowałam następne zagadnienie. W związku z tym, że idziemy przez różnorodne gabinety sprawiają, że mamy różnorodne tematy, które możemy łatwo zastosować w danej jednej przestrzeni. A niemniej jednak możemy też rozbudować tą naszą lekcję na przykład większą powierzchnię, tudzież całe muzeum. Gabinety są też różnymi tematami związane z pewnymi tendencjami do tego, żebyśmy przedstawiali jakieś lekcje. Na przykład mapy generalnie kojarzą nam się oczywiście z geografią. Niemniej jednak można mapę również wykorzystać bardzo dobrze do lekcji chociażby dotyczących matematyki, różnego rodzaju odczytywania właśnie danych z mapy, to jest też jeden z punktów matematycznych, ale także do tworzenia różnorodności drogi, prędkości, czasu. I tutaj specjalnie użyłam tych trzech wielkości, ponieważ nie tylko mówimy o drodze i prędkości czasu w podstawach matematyki, ale już później dalej rozwijamy je na przykład w fizyce. I zadania w stylu podróż z punktu A do punktu B
może się odbywać również na zasadzie, powiedzmy, escape roomu w muzeum, gdzie możemy sobie zrobić, jak sami przygotować jako nauczyciele taką, powiedzmy, kartę pracy, gdzie rzeczywiście klasa się wydostanie, jak rozwiąże dane zadania. Są też różne inne ciekawostki w muzeach. Warto też wspomnieć o tym, że część muzeów ma tak zwane lekcje na życzenie. Więc jak Państwo sobie wymyślą, że Państwo widzieli w jakimś muzeum fajne mapy i dobrze by było z tych map skorzystać albo z innych przedmiotów, to jest to zaproszenie do tego, żeby spróbować zmusić po części muzeum do zrobienia jakiejś takiej lekcji tematycznej, która by Państwa satysfakcjonowała, a też być może w przyszłości inspirowała też innych do tego, żeby przychodzili na takie lekcje. Tutaj jest to Bursztynek, jest to muzeum na Pomorzu, które oprócz tego, że ma wspaniałe mapy, to jeszcze ma bardzo ciekawe różne przedmioty na tych mapach, które się rzeczywiście z tym wiążą. I tutaj ewidentna lekcja geografii w sposób bardzo ciekawy może się odbywać. Następnym takim miejscem, które w sumie zostało dopiero niedawno otwarte, jest Hydropolis we Wrocławiu. Tutaj możemy znaleźć makietę miasta. Na tej makiecie możemy przeróżne rzeczy planować, robić, nakładać, chociażby tematy dotyczące wielkości, skali, tematy dotyczące funkcjonowania miasta, tematy dotyczące ekologii i tutaj wszystkie te tematy przyrodnicze, a także biologiczne, zwłaszcza też biologia w klasie, w zależności od programu w szkołach ponadpodstawowych, bardzo ciekawie można przedstawić różnorodne funkcjonowanie, no tutaj w tym momencie, wody w stosunku co do miasta, w stosunku do człowieka, w stosunku do przyrody, w stosunku co do na przykład też zwierząt, flory całej i fauny na danym miejscu. Niestety nie mam danego filmiku, niemniej jednak w tym Hydropolis można też zobaczyć taką budującą się i znikającą makietę Doliny Nilu. Makieta świetnie pokazuje, jak wzrastają poziomice. I tutaj, no właśnie, lekcje geografii. Myślę, że to, co dzieciom się kojarzy na geografii, matematyka, czyli już czasami zło totalne, to w zasadzie rzeczywiście mogą być tutaj takim ciekawym przedstawieniem, jak to rzeczywiście wzrasta i też ta wizualizacja dzieci wtedy jest o tyle łatwiejsza, że one wiedzą, jak te poziomice rzeczywiście obliczać. Natomiast takimi stricto tematami, to tutaj mamy właśnie na przykład w Hydropolis wszystkie te rzeki, ich rozpiętość, długość, czyli geografia, tudzież właśnie można później po takiej wizycie i po takich stricto rzecz biorąc tematach dotyczących tego, jak coś funkcjonuje, spróbować na przykład połączyć matematykę z techniką i spróbować zrobić makietę z odpowiednią skalą, wielkością i proporcjami. Oczywiście to jest bardziej dla klas szóstych, siódmych, niemniej jednak wiem, że skala już od czwartej klasy funkcjonuje i też czasami dobrze jest właśnie zaproponować nawet jakieś takie zadanie domowe, które nie wymaga stricto takiego bezmyślnego przerysowywania czegoś, ale na przykład można zaproponować wtedy w ramach zadania domowego na przykład wykonanie takiej
mikroskali muzeum albo własnego pokoju, tudzież jakiegoś jednego obiektu. Mapy, które mogą zafascynować do poznawania i analizowania danych, znajdują się te, co mnie gdzieś tam zainteresowały, znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Tutaj w klasach piątych, szóstych, w zależności od różnego podręcznika, to mamy takie tematy jak na przykład odczytywanie danych, analiza danych, a także tematy dotyczące geografii, czyli właśnie najważniejsze miasta, państwa, też zmiany polityczne, które to już klasa ponadgimnazjalne, które prawda powstały, związane właśnie z na przykład przemianami politycznymi czy ekonomicznymi, są bardzo dobrze widoczne i obrazują to nawet bardziej niż właśnie mapki u nas w podręczniku. Tutaj w tych lekcjach oczywiście to wszystkie statystyki też, tutaj cały dział statystyki się kłania, dlatego że możemy naprawdę sporo na tych mapach znaleźć. Ja tutaj akurat w Muzeum Narodowym w Warszawie jest niewiele tych map, które mają w e-księgozbiorach, natomiast jeśli Państwo kiedyś się udadzą do Muzeum Narodowego, to możecie Państwo zobaczyć też różnorodne mapy, gdzie rzeczywiście można zrobić, porównać na przykład statystyki dla Warszawy, jak zmieniła się liczba mieszkańców. Takie też statystyki można zobaczyć w danych warszawskich w Muzeum Warszawy. Wszelkie właśnie tutaj zmiany dotyczące na przykład powierzchni, to już geografia rozszerzona, mamy w na przykład Muzeum Zamojskiego w Zamościu, albo na teren tylko Warszawy, to w Muzeum Warszawy. Następnym takim ciekawym zagadnieniem, które no, gdzieś tam się znajduje, są pieniądze. No i nie ukrywajmy, że pieniądze zawsze naszych uczniów jakoś skłaniają ku, nawet na matematyce, ku fantastycznym okrzykom jej, ha i wspaniale. Są o tyle łatwe, że non-stop używamy ich w życiu, więc przeliczanie i zamiana jednostek takich jak na przykład pieniądze, o tyle o ile w drodze prędkości czy czasu robi to naprawdę duże problemy i wtedy warto zainwestować w to, żeby kogoś skłonić do zapamiętania tych przeliczników właśnie w taki ciekawy sposób, że teraz będziemy mieć jakiś nawet escape room, jakieś zadania, jakieś quizy, to o tyle w pieniądzach takiego problemu nie ma. Pieniądze w Muzeum Warszawy znajdziemy na przykład w postaci monet. Tutaj jest w Muzeum Warszawy, niemniej jednak przyznam się Państwu szczerze, że w wielu miejscach na pewno mamy różnego rodzaju monety w muzeach. Niemniej jednak w Muzeum Warszawy znalazłam, że te pieniądze, jakimi są stopami i w jakich proporcjach. I tutaj się kłania na przykład świetnie lekcja chemii, gdzie w zasadzie stopy są mało do tej pory jakimś bardziej fascynującym tematem, mogą być inne doświadczenia chemiczne i inaczej porywać. Niemniej jednak tutaj o stopach można zrobić na przykład cały referat, wykład, czym jest cyna, czym jest brąz. Tutaj też można by, no, jakby zobaczyć w muzeum, chociażby w gabinecie brązów, jak wygląda brąz, z czego dzieci też sobie bardzo często już nie zdają sprawy, a także poopowiadać o różnych, no na przykład składach różnego materiału. Mało kto wie, że większość materiałów była po prostu ekologiczna,
do czego teraz dążymy. I tutaj specjalnie umieściłam pudełko wedla, które było tekturowe, więc no jak Państwo widzą, wcześniej się dało, więc teraz może też się da ograniczyć ilość na przykład odpadów. No i to jest też takie zaproszenie do lekcji takiej ekologicznej. Tutaj przy pieniądzach można wprowadzić, i to zarówno na matematyce, na podstawach przedsiębiorczości, bądź też na innych przedmiotach, takie geografii, takie pojęcia, co to jest denominacja, inflacja. Można się pobawić w mikrogiełdę, zrobić jakąś akcję, aukcję w muzeum, bo z tym się też muzea kojarzą, spróbować różnego rodzaju wycen, pobawić się w sklep albo zbudować całe przedsiębiorstwo. Pieniądze to też jest właśnie liczenie przede wszystkim, liczenie w pamięci na dużych liczbach, zwłaszcza, że w czwartej klasie no, z dodawaniem i odejmowaniem po klasach 1-3 różnie bywa, sami o tym wiemy, także to, co te wszystkie operacje, które musimy robić w pamięci, są lepiej zapamiętywane, jeśli chociaż raz dzieci się pobawią na przykład na zasadzie pieniędzy. Zwłaszcza no tutaj właśnie duże, małe liczby, duże liczby i obliczenia w pamięci. Tutaj jeszcze dodam, że można w ramach geografii wprowadzić takie pojęcia, jak na przykład czym jest VAT, można go liczyć, czym jest kapitalizacja, czym mamy, co to jest PKB, cała wiedza o podatkach, która jest no, przydatna w życiu, a także można skonstruować też lekcje, które właśnie wymagają obliczeń, na przykład tutaj kłania się siódma, ósma klasa szkoły podstawowej, czyli te wszystkie obliczenia dotyczące na przykład banku, funkcjonowania banku, procent, przeliczniki dotyczące na przykład tego, że czapka, prawda, kosztuje x złoty mniej, albo że ktoś ma konto w banku i ile w tym banku zarobi po na przykład roku. A i dodam jeszcze do wcześniejszego slajdu, że w zasadzie prezentuję Państwu większość materiałów, które są dostępne w ramach jakichś e-katalogów albo zbiorów, które są dostępne i po prostu można je wykorzystać również w ramach na przykład takich pomocy dydaktycznych. Przekształcenia, no to tutaj wykorzystałam akurat witraże z Muzeum Karkonowskiego w Jeleniej Górze, aczkolwiek tych motywów różnego rodzaju, wytłumaczenia, czym są symetrie osiowe, obrotowe, czym jest symetria płaszczyznowa, jak obrócić coś względem danego punktu, jak przesunąć coś o dany wektor, to rzeczywiście zamiast się bardzo często poszukiwać różnych rzeczy, które, różnych materiałów, które są najczęściej jednak płatnymi materiałami dla nauczycieli w danych różnych obszarach, to być może trzeba przełamać konwenanse i czasami poszukać tej naszej takiej naturalnego zamiłowania do harmonii właśnie w sztuce. Takim naturalnym zamiłowaniem do harmonii jest też to, co odkrywamy na płaszczyźnie, czyli takie wszystkie możliwości dotyczące złotego środka czy ciągu Fibonacciego. I tutaj
chciałabym Państwu zareklamować, to bardzo złe słowo, ale ja korzystam zwłaszcza w klasach 4-6, 7 i 8 mówią, że za dużo jest czytania, niemniej jednak 4-6 bardzo chętnie sięgają po Flatlandię, czyli Krainę Płaszczaków. Jest to książka, która obrazuje życie rzeczywistości z punktu widzenia punktu. Więc wcielamy się w rolę punktu i spotykamy różne zmienne w tymże świecie, różnych przyjaciół, różnych wrogów, na co uważać, będąc w takim świecie 2D. I taki świat 2D, który zawsze fascynuje mnie osobiście, to jest świat Kandyńskiego. Tutaj znalazłam jeden z jego obrazów, akurat ten się znajduje w Muzeum Thyssen-Bornemisza, przepraszam, w Madrycie. I jest to obraz, który ja osobiście często wykorzystuję jako pomoc taką na lekcji, żeby mi policzyli, ile jest na przykład stycznych do okręgu, ile jest okręgów, ile jest na przykład kwadratów, ile jest prostokątów. Tłumaczę, na czym polega równoległość, prostopadłość danych linii, a też daję im na przykład takie zagadki w stylu policz ile, znajdź albo dorysuj. Dorysuj na przykład okręgów styczną, bądź też znajdź zależności na danej płaszczyźnie. Praca taka nawet domowa wymaga dużej fantazji. Dzieci widzą, że jest to coś fajnego, widzą, że jest to coś użytecznego, zwłaszcza ci, co tej użyteczności w swoim czasie szukają i co im jest potrzebne. Innymi zadaniami z zakresu matematyki są obliczanie pól powierzchni, ale też wszelkiego rodzaju właśnie, czy to pierścienie, czy to jakieś właśnie figury wycięte, czy to figury składane, złożone z wielu elementów, to też można się posiłkować różnymi obrazami. Tutaj akurat w Muzeum Rosyjskim w Sankt Petersburgu twórczość takiego malarza, który namalował właśnie czarne koło, tudzież czarny kwadrat i jest z tego znany. Więc to też jest to, że te figury są najczęściej użyteczne. Natomiast te figury są oprócz inspiracji matematycznych, myślę, że wspaniałą inspiracją dla informatyków, gdzie na przykład dajemy już gotowy obraz i prosimy, żeby taki obraz nam stworzono. W klasach 1-3, gdzie obsługa Painta jest niemalże znikoma, to można jeszcze wprowadzić różnego rodzaju inne programy, które zaznajamiają uczniów w ogóle z projektowaniem. Teraz bym chciała przejść do przestrzeni. Otóż przestrzeń świadczy przede wszystkim o wykorzystaniu jej. To są takie tematy, które pojawiają się zarówno w fizyce, przyrodzie, biologii, matematyce. I tutaj ja wybrałam Muzeum Wordlin w Holandii. Proszę spojrzeć na to. To jest jedno i to samo muzeum. To muzeum przypomina w swojej, że tak powiem, całej kwestii pustą, jedną wielką halę. I ta hala w miarę od tego, jak zapełniamy tą przestrzeń, tak ona wygląda.
W tej przestrzeni znajdujemy różnego rodzaju zaproszenie do tego, jak wykorzystać daną przestrzeń. Tutaj optymalizacja, nauka przestrzeni i wyobraźni przestrzennej, też jak wychodzić właśnie po części z 2D do 3D. Tutaj wiemy, że badania pokazują, że dopiero po 10 roku życia u większości wykształca się to gdzieś myślenie już przestrzenne. Niemniej jednak zwróćmy uwagę, że już sporo sześciolatków, które przyszły do szkoły, ma jednak problemy z właśnie z tym, że tej wyobraźni przestrzennej nie rozumieją, więc to też jest moje takie zaproszenie do różnego rodzaju muzeów w Polsce, żeby tą przestrzeń móc zobrazować. Bardzo często jest też tak, że jeśli uczeń zobaczy na przykład ten sześcian, który no, podstawa na końcu czwartej klasy jest, tak, w podstawie programowej, to też on inaczej ten sześcian odbiera. Nawet jeśli to jest tylko kostka, to i tak badania wskazują na to, że o 90% lepiej jest zapamiętane, czym jest sześcian i jak to wygląda. Niemniej jednak też taką zagadką, która pomaga w rozwiązywaniu konkursów, na przykład Pitagorasa, śladami Pitagorasa albo innymi takimi kangurkiem, bądź też albusem na przykład. Dużo zadań jest takich bardziej podchwytliwych, które są pewną optymalizacją zaburzeń optycznych i to też w niektórych muzeach można znaleźć eksponaty, które prezentują nam zaburzenia optyczne, czyli właśnie, na co zwrócić uwagę, żeby się nie nabrać. No i tutaj właśnie Muzeum 3D Fan Art w Portugalii zrobiło całą taką wystawę, ona jest stałą wystawą. Niektóre muzea w Polsce mają niestety albo wystawy czasowe na ten temat, albo jakieś pojedyncze obiekty. Niemniej jednak to Muzeum Fan Art przedstawia właśnie to, jak pojmujemy rzeczywistość, że czasami ta rzeczywistość 2D jest zrozumiana zupełnie inaczej, kiedy spróbujemy ten obraz ożywić, nadać mu wymiar 3D, a później z powrotem zobaczyć, jak to wygląda. I tutaj świetnie nadają się po prostu do zrobienia zdjęcia, kiedy uczeń ma konfrontację tego, jak wygląda świat, powiedzmy dwuwymiarowy w tej płaszczyźnie trójwymiarowej, to naprawdę jest bardzo, bardzo pomocne w takim zrozumieniu tego tematu. Tutaj też mamy po Państwa prawdopodobnie lewej stronie mojej prawej, albo Państwa również prawej, taką kobietę siedzącą na dywanie. To jest wymiar, to jest muzeum w Tajlandii. Oni też zrobili muzeum 3D. Jest to jedno z bardziej obleganych muzeów i oni tam wykorzystują również tę technikę tłumaczenia właśnie, jak wygląda świat po prostu 2D i czym on się różni od 3D. Tutaj z wykorzystaniem również, powiedzmy, śladów sztuki ulicznej, gdzie różne przykłady Państwo mogą znaleźć w internecie, jak to właśnie gdzieś tam na ulicy można znaleźć nagle trójwymiarową dziurę, która jest po prostu na tym chodniku narysowana. I to zawsze robi wrażenie, nie tylko na uczniach, proszę Państwa, na nauczycielach przeważnie też. I tutaj zamieściłam to zdjęcie dlatego, że w tym muzeum oni rzeczywiście mają takie lekcje już stricto dopasowane do tego jakby tłumaczenia i do tej pracy z tym przejściem
O, tutaj właśnie na tym widzę, że ta ma w Midicy, tak, tak. Teraz natomiast przejdę w takim razie do przestrzeni i jej dalszego wykorzystania również wbrew prawom fizyki. I tutaj zapraszam do różnorodnych rzeźb. Wykorzystanie rzeźb na lekcjach jest to, można by powiedzieć, zagadkowe. Tutaj przewrotnie to nazwałam wbrew prawom fizyki, dlatego że właśnie tutaj doskonale działają prawa fizyki i dlatego, że artysta znał prawa fizyki, to taka rzeźba mogła w ogóle zaistnieć i powstać. Niemniej jednak jest to właśnie takie zaproszenie uczniów do tego, żeby oni z tymi prawami fizyki raz, że w czwartej klasie chcieli się zacząć zapoznawać, a dwa, że w następnych jakby latach do tych praw fizyki się odnosimy na fizyce, na też innych przedmiotach i warto czasami sobie porozmawiać o tym, hej, zobaczcie, czemu to w ogóle istnieje, czemu to stoi, dlaczego to się nie przewraca. No i wtedy rzeczywiście uczniowie muszą szukać różnych, chociażby sami, nawet teraz w nauczaniu online, uzasadnień, dlaczego ta rzeźba stoi i dlaczego ona się nie przewraca. I nie jeden licealista nawet ma z tym dosyć duży problem, chociaż odpowiedź nie jest aż tak trudna do znalezienia, dlaczego to istnieje. Tutaj przygotowałam rzeźby kinetyczne i wodne. Otóż generalnie sztuka zawsze inspirowała się przyrodą. Od niepamiętnych czasów próbujemy dążyć do tego, żeby zobrazować rzeczywistość tą, która jest. Od, nie wiem, pejzażu, jeziora gdzieś tam z naszym tutaj lasem, który się idealnie lustrzanie odbija w tymże jeziorze, aż po na przykład dochodzenie do tego, żeby zobrazować właśnie działanie wody, działanie wiatru, ale też właśnie te wszystkie zasady, które tą przyrodą rządzą. I te zasady niektórzy twórcy, którzy tworzyli te rzeźby, wykorzystują. I teraz takimi na przykład rzeźbami to są rzeźby wodne. Rzeźby wodne wykorzystują albo tutaj jak widzimy idealny sześcian stworzony z wody, który ma bardzo fajną jedną rzecz, że każdą z tych ścian bocznych można sobie wyłączyć. A jak się wyłączy tą ścianę, to można na przykład pokazać, odkąd, dokąd jest na przykład przekątna sześcianu, odkąd, dokąd, gdzie się znajdują przekątne na przykład ścian bocznych. Jest też taki, oprócz tego w tym parku obok, jest też prostopadłościan stworzony jako taka rzeźba. Też można pokazać, gdzie jest podstawa, gdzie są ściany boczne. Można też, ponieważ ten kwadrat stoi na takim, znaczy stoi, w zasadzie obramowanie tego jest na takich rurkach, to można też dzięki temu, że te rurki są podpisane i są 1 metr na 1 metr, świetnie obliczyć raz, że decymetry sześcienne, dwa, że właśnie wszelkie pola i też wytłumaczyć na przykład wszelkie zmiany, dlaczego mamy właśnie 1 centymetr kwadratowy, 1 decymetr sześcienny. Tutaj też wszelkie te zadania, że coś wlewamy, rób kopiemy, optymalizacyjne też się świetnie sprawdzają przy innych formach rzeźb wodnych, które rzeczywiście możemy wtedy zadać, ile wody na przykład w takiej rzeźbie zmieścimy. I później jest taka jedna rzeźba w Colorado, gdzie rzeczywiście
ta rzeźba się napełnia, a wraz z napełnieniem pojawia się później na górze napis, ile tej wody tam wlano. Co też jest bardzo fajne, bo to doskonale obrazuje, że jak, nie wiem, uczeń nam wyliczy jakąś absurdalnie wielką albo małą jednostkę, no to może skonfrontować ten wynik z tym, że, no nie wiem, gdzieś się pomylił na przykład w przeliczaniu jednostek, czy gdzieś indziej dokonał błędu. I wtedy też może sobie zobrazować, no tak, to było takie wielkie, więc teraz jest tego mniej. Z takich rzeźb wodnych w Polsce to najwięcej z tego, co czytałam, jest na Pomorzu. No niemniej jednak większość z tych artystów są tak zwanymi artystami, to jest moja prywatna nazwa, wędrownymi. Otóż oni umieszczają te rzeźby, po czym je zabierają i przenoszą i instalują gdzieś indziej. Natomiast mamy jeszcze tutaj rzeźby kinetyczne. Niektórzy by powiedzieli, że wiatrowe, ale nie. Są to rzeźby kinetyczne. Tutaj mamy jeszcze taki właśnie, jak działa siła odśrodkowa, jak działają siły grawitacji, jak w ogóle można zacząć obliczać, ile, jak wielka siła na przykład wiatru musi wpłynąć na daną rzeźbę, żeby ona zaczęła się ruszać. Można stworzyć całą właśnie podstawę dynamiki, wszelkie prawa dynamiki. Są też rzeźby no, na zasadzie nawet, że jak się popchnie coś, to popchnie coś następnego i przez to też nam tutaj się pojawiają różnego rodzaju takie zależności fizyczne, które naprawdę dzieci łatwiej rozumieją, kiedy im się to po prostu pokaże. A wiadomo, że w szkole, w niektórych szkołach, no niestety owych pomocy czasami nie ma. Tutaj mam muzea, które mają instalacje czasowe i to jest na przykład Muzeum Śląskie. Ten otóż rysunek tutaj, ten obraz tutaj tej rzekomo kratki, jakichś jasnych punktów i miliona czarnych kresek, to jest wystawa, którą zrobili astrologowie. Jest to wystawa, która pokazuje, jak obliczać różne rzeczy i różne wielkości, które się pojawiły we wszechświecie. Tam jest taki, proszę Państwa, taki mniej więcej, nie wiem, może taki gdzieś układ słoneczny. I na dole są przyczepione różnego rodzaju krzesła i stołki. I tam się różnego rodzaju obliczenia dokonują. No, wystawa była zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych fenomenalna. Doskonałe wytłumaczenie obliczeń różnego typu. Też poznanie różnych no, teorii dotyczących wszechświata. I wytłumaczenie na przykład, czemu wszechświat liczymy w latach świetlnych. Więc tutaj jest na pewno tego dużo. To była wystawa czasowa w Śląsku. Wiem, że ta wystawa czasowa krążyła jeszcze w innych miastach. Niestety nie udało mi się odnaleźć do końca, w których. Wiem, że taka wystawa czasowa od czasu do czasu gdzieś tam się pojawia. No i tutaj jest zaproszenie do tego stacjonarnego trybu. Niemniej jednak mamy świat pandemii i świat lekcji online, więc oprócz tego, że różnego rodzaju w internecie możemy znaleźć lekcje muzealne, możemy poprosić, tak zapłacić nieco więcej i właśnie wykorzystać lekcje na życzenie, to też możemy skorzystać z tak zwanych różnych zbiorów muzealnych. I tutaj na przykład w ramach takich zbiorów muzealnych, to jest jedno z najlepszych zdjęć Księżyca na świecie, jest to zdjęcie z
Muzeum Nauki w, zaraz Państwu powiem, na Teneryfie. Muzeum to ma bardzo dobre zdjęcia, nie tylko no, pokazujące Ziemię, Księżyc i inne planety, a także jakby tłumaczące w taki bardzo prosty sposób, na przykład zależności Księżyca i Ziemi, Księżyca i innych planet i co by było z Ziemią, gdyby Księżyca nie było. Więc chociażby takie właśnie zagadki zawsze bardziej skupiają uwagę uczniów, poruszają ich wyobraźnię i też wpływają na to, że ci uczniowie chętniej się później wybierają do takiego muzeum. Tutaj jeszcze zamieściłam wystawę czasową w muzeum w Gdańsku, Muzeum Nauki, a także przedstawiam tutaj, gdzie jest taka biała kula, jest to Muzeum Nauki w Londynie. Taka różnorodność pokazuje, jak bardzo zmieniała się po pierwsze metodyka w ogóle odkrywania naszego wszechświata, tego, na co zwracaliśmy uwagę, w jakim stopniu. Tutaj akurat w Londynie ja byłam prywatnie na takiej lekcji dotyczącej grawitacji i praw Ziemi względem właśnie różnych planet, a także różnych zależności we wszechświecie. I w niektórych miastach są też przy muzeach najczęściej różne planetaria, aczkolwiek występują też samodzielnie. W tych planetariach jednak do dziś pamiętam w planetarium niezwykły film dotyczący wody i życia w wodzie. Niemniej jednak jak kojarzę planetarium, no to bardziej z planetami i z gwiazdami, a nie z tym, co się znajduje w wodzie. I szczerze mówiąc, właśnie to jest taka różnorodność teraz, że takie niecodzienne muzea zaczynają mieć niecodzienne tematy, czyli skoro planetarium może pokazywać, jak wygląda życie w wodzie i co tam się znajduje, jakie ryby, jakie ssaki i jaka jest tam flora i fauna, to z kolei w takich tradycyjnych muzeach coraz więcej pojawia nam się lekcji dotyczące właśnie przedmiotów ścisłych, nie tylko związanych z historią, czy też z językiem polskim, ze sztuką, z wiedzą o kulturze. Takim przykładem muzeów są na przykład muzea farmacji. Muzeum Farmacji to akurat, z którego wzięłam tutaj te obiekty, znajduje się w Warszawie, jest to jeden z oddziałów Muzeum Warszawy. Niemniej jednak Muzeum Farmacji na przykład można znaleźć również w Krakowie. W Muzeum Farmacji możemy pobawić się zarówno w małego chemika, jakieś pierwsze doświadczenia chemiczne, w lekcje biologiczne dotyczące tego na przykład, jak jest skonstruowany człowiek, tudzież jak ten człowiek funkcjonuje we wszechświecie. Wszelkie tutaj na biologii podstawowej w klasach ponadgimnazjalnych albo jako no, członkowe różnego rodzaju tematów klasy 4-8. Mamy lekcje biologiczne dotyczące zdrowia i prawidłowego stylu życia. I to zdrowie i prawidłowy styl życia dzisiaj się coraz bardziej też promuje, przez co też coraz więcej instytucji kultury, nie tylko muzea, zajmują się właśnie promowaniem zdrowego stylu życia. A także otwierają nas na przykład na ziołolecznictwo, powracanie do pewnych pierwotnych
pierwotnych tutaj naszych ustaleń. No i tutaj takim zaproszeniem jest przede wszystkim to, że proszę Państwa, możemy różnorodnie sobie wymyślać te tematy, na przykład w Muzeum Farmacji, bo możemy korzystać zarówno z wagi, odważników różnego rodzaju, jak i substancji typu właśnie na przykład ususzone zioła, które kiedyś właśnie na coś były podawane, żeby prawda tutaj to było nasze zdrowie nie tylko lepiej zachowane, ale też ewentualnie jakby się pojawiały jakieś problemy, to co podać właśnie dzisiaj to nam się kojarzy już tylko z tym, że idziemy do apteki i sobie kupujemy tabletkę. Wcześniej to były różnego rodzaju mikstury. Tutaj jest też miejsce na różnego rodzaju debaty, czy to z godzin wychowawczych dotyczące używek, czy to też na przykład w związku z ekologią, z czystością środowiska, więc takie muzea, które są stricte muzeami tematycznymi, tuż odnoszę się, prawda, do muzeów naukowych i farmacji, tudzież muzeów takich jak na przykład muzea etnograficzne, które no, są dedykowane bardziej właśnie stricto już nauczycielom geografii, nauczycielom biologii, to są muzea, które też warto odwiedzać, bo one, proszę Państwa, istnieją. Natomiast w takich muzeach, które gdzieś tam się ocierają o różnego rodzaju ślady, są wystawy czasowe. Wystawy czasowe o tyle są dobre, że w zasadzie jak nam dany temat nie pasuje do naszych lekcji czy do tego, co uczymy, to możemy poczekać i aż się wystawa czasowa skończy i zobaczyć, czy następna wystawa czasowa będzie tutaj wystawą, która nas do czegoś zainspiruje, bo ja tutaj przeważnie, proszę Państwa inspiruję do tego, żeby Państwo sięgnęli po inne materiały do swojej pracy albo wyszli czasami poza dane ramy. Tutaj mamy obiekty z takiego projektu, który się otworzy z wystawy czasowej zwierzęta. Wystawa czasowa będzie się opierała właśnie na tematyce zwierząt i ekologii przeważnie. Ona jest w Warszawie. Niemniej jednak lekcje online, które no już w jakiejś części zostały przeprowadzone, dotyczą właśnie lekcji takich typowo przyrodniczych. Na przykład na tropach zwierząt albo najmniejsi mieszkańcy Warszawy są nie tylko dedykowane do jakby osób, które żyją tylko i wyłącznie w Warszawie, ale przede wszystkim do wszystkich tak naprawdę mieszkańców jakichkolwiek miast, bo w każdym mieście można takie zwierzęta spotkać. I tutaj jeszcze na zakończenie wspomnę, że w sumie trwamy w pandemii, więc ta nasza edukacja jest ograniczona, niemniej jednak liczymy na to, że będzie coraz mniej ograniczona i świetnymi takimi metodami przekazywania informacji, jakie nam się sprawdziły w muzeum, to są spacery muzealne. Tutaj niektóre muzea mają specjalne ogrody bądź parki, które wchodzą w skład danego muzeum i wtedy w tym muzeum bardzo często są lekcje właśnie przyrodnicze, biologiczne, dotyczące na przykład wegetacji roślin, to już tutaj rozszerzona biologia się kłania, jak też właśnie spacery muzealne, które już wykraczają jakby poza mury
muzealne i skłaniają nas do tego, żebyśmy gdzieś coś przeszli, zobaczyli, czegoś się dowiedzieli, czegoś doświadczyli. No i to jest taka forma dosyć dobra na teraz, ponieważ ta forma jest formą zachowania bezpiecznego dystansu, zachowania też psychiki, równowagi psychicznej. Zawsze można taki krótki spacer, na przykład w naszej okolicy, jeśli nie mamy takich możliwości, to spróbować gdzieś tam zorganizować, chociażby na zasadzie wyjść i policz, ile jest liści na drzewie. No niemniej jednak można tego ucznia już później do końca roku nie spotkać, więc jest to szalenie ryzykowne, zwłaszcza na początku wiosny. No, teraz jeszcze mamy do końca, tutaj widzę, że jakieś 3 minutki, te 3 minutki pozostawiłam na ewentualne Państwa pytania. Jeśli się pojawią, to teraz jest taka chwila na czacie. Ja bardzo chętnie, jeśli będę wiedzieć, to odpowiem. Więc teraz Państwo mają głos. Tak, a tutaj już widzę też, że o, bardzo fajnie, pozdrawiam wszystkich nauczycieli matematyki. Ja sama właśnie matematyki uczyłam. Fizyka ponadpodstawowa. Dobrze, to ja poczekam jeszcze na pytania. Tutaj tak, w ramach zdjęć to mamy park w Wilanowie, ogród przy Zamku Królewskim. Także to są miejsca, które no nawet jeśli, jak w niektórych parkach są informacje o rewitalizacji, to są świetne takie plansze pomocowe, dla nauczycieli, na przykład właśnie takich przedmiotów jak geografia. Tutaj bardzo często, jak ktoś chce później iść w stronę geologii, więc też tak można się zainspirować, oprócz inspiracji, które ja teraz podałam stricte nauczycielom, to jeszcze do naszych prywatnych dzieci też można ich skierować na nowe tory rzeczywistości, takiej rzeczywistości, żebyśmy my ten świat oglądali zarówno przez ten pryzmat tego piękna, jak i przez ten pryzmat praw fizyki i tego, jak to wszystko jest wspaniale skonstruowane. I tak, na moim zegarku wbiła 19. Janku, Janku, łączysz się? Tak, patrz, jeszcze czy jakieś tu pojawiają, ale nie, to podziękowania. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Dziękuję Ci, Klement, za tę masę różnych inspiracji dla nauczycieli. Bardzo się cieszę, że udało nam się właśnie spotkać z tym zadaniem matematyczno-przyrodniczym i próbować trochę odczarować muzea jako tylko te dla historyków, polonistów, ewentualnie fosowców. I tutaj myślę, że można na każdym przedmiocie szukać inspiracji, jakoś tak ożywiać lekcje również wizytami w muzeach czy wizytami wirtualnymi w muzeach, dlatego jeszcze tutaj na czacie wrzucam Państwa, być może zainteresuje Państwa taka mapa, którą przygotowaliśmy. To jest mapa muzeów w Polsce, które udostępniają swoje zbiory w jakiejś formie online, czyli póki jeszcze trwa edukacja zdalna, można zajrzeć do tych muzeów, zobaczyć, jakie rzeczy oferują online, jakie przedmioty można tam zobaczyć i być może wykorzystać na Państwa lekcje. A na tej chwili dziękuję bardzo, zapraszam na kolejne spotkania w ramach historionautów i życzę jak najciekawszych zajęć z wykorzystaniem obiektów muzealnych na Państwa lekcjach. Dziękuję i do zobaczenia, do widzenia.